słuchajcie, dnia 12 grudnia. Przychodzę wam przy okazji powiedzieć, czemu nie mam czasu na coś, by nagrywać wam trochę więcej, tylko wrzucam wam tak trochę samych kalendarzy. A więc dlatego, że przez ostatnie dwa dni, dzisiaj trzeci, pracuję sobie w kwiaciarni, która osobiście mnie, trochę mnie ta praca wkurza. No i muszę być tam 9 godzin, także trochę czasu tam spędzam. No i przez to mnie nie ma, przez to nie mam jak nagrywać. A wiecie, przed świętami jest strasznie dużo pracy, dlatego zawsze potrzebuję kogoś do pomocy i tak sobie chodzę do pomocy. Powiem wam, że jestem tak zmęczona dzisiaj, że poszłam w fartuszku z kwiaciarni, poszłam w brudnym takim fartuszku, poszłam do sklepu i w sklepie go ściągałam, bo tak sobie myślę, czemu się ludzie tak patrzą, no, chociaż oni tutaj tak nie zwracają uwagi na takie rzeczy, ale tak jakoś się tak patrzy, się okazało, że po prostu wyszłam w tym fartuszku do sklepu. Kupiłam sobie przed chwilą takie śniadanie, nie wiem co tu jest, kawa. Powiem wam, że ta sałatka, co wam przedtem pokazywałam, to ona była taka sobie, nie była specjalnie smaczna, była jakiś dziwny, taki kwaśnawy sos, dziwne to było. A kawa, którą sobie zamówiłam, była całkiem dobra, ale chciałam kawę z syropem. Miała być kawa z syropem karmelowym i była kawa. Syropu karmelowego nie było. Automat mi nie zrobił, także no cóż, nic nie poradzę. A przypomniałam sobie, co jeszcze chciałam wam powiedzieć. Chciałam wam powiedzieć, że miałam zrobić zdjęcia rzeczy, które robiłam w kwiaciarni, ale kompletnie nie miałam na to czasu. Cały czas byli ludzie, po prostu tyle ludzi, ja nie wiem, po co ludziom kwiaty na święta już, kurczę, że tyle zostało do świąt, przecież to co odbiorą do domu przynajmniej, to nie wiem po co im, bo przecież to wszystko im padnie. Także chyba mam tylko jedno zdjęcie i jak to zdjęcie znajdę, to tutaj zaraz się pojawi. A i to nie wiem, czy jest zbyt atrakcyjne, żeby je pokazywać, bo powiem wam, że kompozycje na zdjęciach wyglądają kompletnie inaczej niż wyglądają w rzeczywistości. A druga sprawa jest taka, że irlandzkie kwiaty są zupełnie inne i o tym już mówiłam wiele razy właśnie na Instagramie. W zeszłym roku też wrzucałam właśnie tam zdjęcia tego, jak wyglądają irlandzkie kwiaty. Tak samo wrzucałam, z tego co pamiętam, na Dzień Matki albo na Walentynki, bo też akurat wtedy byłam właśnie w kwiaciarni. Oczywiście to był najbardziej ruchliwy czas, bo to są najbardziej ruchliwe święta i naprawdę tego było masa, z tym, że wiele z tego, co było, to było, że tak powiem, na jedno kopyto, czyli po prostu, wiecie, robiliśmy masówkę, ale też byłam w innym miejscu, więc tam naprawdę to było jedno i to samo, ciągle, po prostu normalnie jakbyście nie pracowali w kwiaciarni, tylko w jakiejś fabryce, to była masakra, ale no to akurat było tak w tej jednej, a na przykład w innej znowu, gdzie byłam, w zeszłym roku chyba byłam w innej, właśnie już nie pamiętam, co było w zeszłym roku, czy to było dwa lata temu. W innej znowu było tak, że było normalnie, czyli tak jak ja lubię, czyli że można, że owszem, no były też bukiety, które się powtarzały, były kompozycje, które się powtarzały, bo wiadomo, jak niektórzy klienci wejdą i zobaczą, o, takie chcę, no to trzeba im takie zrobić, ale też dużo było takich kompozycji, które można było po prostu robić po swojemu. Ale powiem wam, że Irlandczycy i irlandzkie kwiaty mają kompletnie inny styl. W większości przypadków to jest drogo, a w sumie nie ma tam nic specjalnego w środku, takie wiecie, jakby zebrali do kupy wszystko razem, tak o, kupione, nie wiem, w Dunstorsie, w Lidlu, w gdziekolwiek indziej, w Tesco i po prostu związali, dali do tego wodę, jakieś pudełko i tyle. To tak mniej więcej wyglądają irlandzkie kwiaty, przynajmniej do tej pory się tylko z takimi spotykałam. A jakbyście chcieli kupić takiego coś jak w Polsce, takie kwiaty jak w Polsce z jakimiś dodatkami, kokardkami, wstążeczkami i masą innych rzeczy, to bardzo ciężko jest trafić na to, żeby w ogóle coś takiego móc dostać. Ostatnio pokazywałam wam sweterki z Lidla i mogliście mi nie wierzyć, że były kiedyś buty z Lidla, to proszę bardzo. To są buty z Lidla, proszę bardzo, nawet na Xamil. Jak się okazuje, nawet nie wiedziałam, że oprócz butów z Lidla są oczywiście też skarpetki z Lidla, proszę. Także jakby ktoś chciał komplet, to można kupić skarpetki, butki z Lidla i jeszcze sweterek do tego. Do kompletu skarpetek, butów i sweterka znalazłam jeszcze koszulki z Lidla. Takie białe z napisem Lidl i takie różowe z napisem Lidl. O. Kupiłam sobie w Lidlu taką maseczkę przed chwilą, to jest taka maseczka na oczy. O, coś takiego i to jest jakiś taki efekt chłodzący ma mieć pod oczy, minus 4 stopnie. Ciekawa jestem, czy to faktycznie tak zadziała. Co robisz, kocie? Co robisz?
No? Co tam robisz? Ja przyszłam się pokazać z kotem. Przyszłam się pokazać w bluzeczce, która przyszła do mnie z AliExpressu dzisiaj. Mam mega fajny materiał. Kosztowała jakieś 15 zł. I naprawdę mam mega fajny materiał. Nie wiem, czy później kamera mi obróci to, czy to tak zostanie, ale ogólnie tutaj jest napis Witches Do It Better. Oczywiście to jest normalnie napisane, tylko po prostu jak kręcę w lustrze, to tego tak nie widać. Kocie. A link do bluzki dam Wam w opisie, oczywiście. Kićku. Dobra, już jest późno, więc jak co wieczór zabieram się za otwieranie kalendarza. Tylko wcześniej Wam pokażę, co tutaj Łukasz miał w kalendarzu. Łukasz miał pod numerem 5. Już takie głupoty gadam dzisiaj. Już mi się język normalnie plącze ze zmęczenia, a powiem Wam, że plecy mi tak strasznie bolą, że masakra jakaś. No ale jutro mam na szczęście wolne, jutro też mam wolne, także mam nadzieję też, że gdzieś w ogóle jutro sobie pojedziemy. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie. A tymczasem pokazuję Wam pod numerem 5, pod numerem znowu mi się powiedziało, pod numerem 5 u Łukasza był olej, to jest jakiś taki olej przed goleniem chyba. Myślałam, że to będzie olej taki w ogóle do brody, a się okazuje, że to jakiś taki do golenia, czy przed goleniem, chyba coś takiego nawilżającego. I pod dzisiejszym numerem 12 był krem do rąk. I powiem Wam, że ogólnie wszystko spoko, tylko ze względu na ten zapach i zarówno tego kalendarza, jak i tego mojego kalendarza, to powiem Wam, że na drugi rok tych kalendarzy nie kupię, kupię jakieś inne. Nie wiem, te zapachy nie do końca są jednak moje, myślałam, że naprawdę będą ładnie pachniały, bo te też takie... mają fajne nazwy, więc myślałam, że będzie to naprawdę fajnie pachniało, a w sumie pachnie tak zwykłym kremem albo czymś dziwnym, więc nie jestem specjalnie zadowolona z zapachów, więc pewnie w przyszłym roku znajdę coś innego. A teraz otwieram moje i oczywiście szukam, poszukuję. Mam 23. Powiem Wam, że z Łukaszowego kalendarza jedna rzecz przecudnie pachnie i to jest balsam do ust. To jest męski balsam do ust, ale pachnie tak ładnie, że sama bym go mogła używać i tak jak Wam mówiłam, będę go chyba podbierać. O dobra, mam piątkę. Tak się rozgadałam, że aż piątkę znalazłam. Taka dość duża ta piątka. Otwieraj się. Przyklejone. I znowu mam coś, czego nie użyję. Relaxing Buff Pearls. Są jakieś perły. Jakie to ma ładne opakowanie w ogóle. To się tak błyszczy. W kamerze tego nie widać, bo to jest beznadziejne światło. Ale to pięknie się błyszczy i przypomina wyglądem kalendarz. Ale naprawdę znowu tego nie użyję tutaj. Ale użyję, mam nadzieję, w Polsce. I może jakimś cudem będzie to pachniało trochę inaczej. Ale fajnie, bo sobie zużyję, jak będę w Polsce. I dwunasteczka. O, od razu mam dwunasteczkę pod piąteczką. Otwieraj się. No. To nie takie łatwe to otworzyć. Strasznie ciężko się otwierają te kalendarze. Okej. Okay. W ogóle się nie otworzyło, tylko się podarło. No dobra. O. I tym razem mam nursing. Krem do stóp. Jakiś krem do stóp. Ale już czuję, że to znowu będzie tak dziwnie pachniało. Ma bardzo mocny taki kremowy zapach, ale w sumie na stopach mi nie będzie przeszkadzał taki zapach. Co najwyżej Sisi może przeszkadzać, bo Sisi strasznie lubi oblizywać stopy. Nie wiem czemu, a już w ogóle Sisi kocha oblizywać i dłonie, i stopy, kiedy czuję, że mam jakiś krem na nich nałożony. Jak posmaruję sobie ręce kremem albo stopy kremem, to ona zaraz po prostu jest i zaraz mi to wszystko zlizuje. I nie wiem czemu po prostu jej to tak bardzo smakuje. Czy ona uważa, że to jest tak bardzo nienaturalne u człowieka na skórze, że czegoś takiego nie powinno być i po prostu zlizuje to, żeby mnie umyć. Nie mam zielonego pojęcia, ale Sisi po prostu to uwielbia. Także kończę już tego vlogmasa. Idę zaraz chyba coś zjeść, idę się szybko umyć i idę spać, bo jestem po prostu padnięta dzisiaj. A jutro postaram się coś więcej ponagrywać i w ogóle
Być może będę miała znowu dla Was jakieś ciekawostki. Powiem Wam, że podoba mi się wyszukiwanie ciekawostek. Może się w ogóle jeszcze coś ciekawego dowiem na temat świąt, czego nie wiedziałam. Także sama jestem ciekawa. Coś tam też podesłała mi moja mama. Także zobaczę, co tam jest. I jak będzie coś fajnego, to Wam tutaj o tym powiem. Oczywiście w kolejnych vlogmasach. Także żeby wiedzieć, o czym będę mówić, to musicie mnie tutaj dalej oglądać. Także jeżeli macie ochotę mnie oglądać, macie ochotę oglądać również... i macie ochotę również oglądać inne filmiki na moim kanale, to oczywiście zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. No i widzimy się w kolejnych vlogmasach.